Dzień dobry, nazywam się Dajek Siugiej, będę opowiadał. Miałem fajne ostatnio doświadczenia w sumie. Ich jest multum, ale wybieram takie, no, żeby was nie przynudzać, nie? Chcę, żebyście wiedzieli również. Ja to już powtarzałem wiele razy, że umysł ludzki jest taki, że on za wszelką cenę chce zrozumieć. Ale to wszystko co do joty, od A do Z. Jeżeli mu się z całego alfabetu wyłoni tylko A, no to on sobie resztę dośpiewa, cały alfabecik. I tak powstają teorie spiskowe, tak powstają właśnie takie fałszywe ludzkie dywagacje, które potem idą w łeb. Jak masz kolejne doświadczenie, zdobywasz kolejną literkę, kolejny ten puzzle, widzisz to całą układankę. Powiem wam szczerze, ja tyle wychodzę czasu, ja wam powiem, ja wszystkiego nie wiem. Na wszystkiego ja nie wiem ćwierci nawet. I ja mam tego świadomość. I ja to przyjmuję. Przyjmuję to za fakt i po prostu się z tym godzę. Zwłaszcza początkujący obenauta, to jest tak zwana ludzka ciekawość. Ludzka ciekawość to jest zajebista energia, można ją zaprząść właśnie do wyjścia z ciała. A nie kuźwa, jak czegoś nie wiesz, no ty będziesz szukał, pytał. Jak nie znajdziesz, no to ty będziesz rozkminiał tą lewą półkulą mózgu. To nic nie da. Zawsze będę powtarzał, najważniejsze jest twoje przeżycie, twoje doświadczenie. Nawet jeżeli, załóżmy, ktoś mnie tam prosi, a weź zbadaj mnie, zobacz co to, kim jestem, nie? Po drugiej stronie zbadaj moją tożsamość. Ale co to ci da, tak naprawdę? Ja mogę ewentualnie potwierdzić albo zaprzeczyć, ale najlepiej jak ty sam to odkryjesz. Jeden raz, drugi raz, trzeci, pięćdziesiąty, jak będziesz nam 100% pewien, 1000% pewien dopiero, no tak, to, tak jest najlepiej. Czajcie? Ale jeszcze raz powtarzam, po prostu nie dośpiewujcie sobie, jak czegoś człowiek nie wie, bo to jest straszny błąd. I potem wiecie, to jest wszystko, załóżmy gdzieś tam w komentarzach, gdzieś tam na jakichś forach, nie? Wy to czytacie, ktoś powie, no ja to nie łykam jak pelikan. Łykasz, podświadomie zostają ci potem te programy. No wiecie, ile ludzi się mnie pyta, czy Ziemia jest płaska? Nie, no kurwa, Księżyc też jest płaski, Mars jest płaski, Wenus jest płaski, wszystkie kurwa planety są płaskie. Ale weź, zbadaj to w łobę, czy naprawdę, faktycznie. No to ja tak powiem, czy w ogóle ty mnie oglądasz, czy ty w ogóle mnie czytasz? No kuźwa, ile razy mówiłem, tylko w kontekście. Ja na przykład jak Boga widziałem, jak na przykład dłonie na planecie układał, żeby wywołać wstrząs Ziemi. To co kurwa na kartce papieru kładł? Ziemia była płaska. Nie, zwinięta, kurwa, ty jesteś w środku, jednak ta Ziemia jest wywinięta i ty jesteś w środku, no. Raz jest płaska, raz jest wklęsła, raz jest wypukła, no. Kurwa, ludzie, o tak są dzisiaj zagubieni. A potem się dziwicie, że macie deprechę. Łykacie to wszystko, to ktoś powie, oj, tam to można odsedzić. Nie odsedzisz, jak tego jest dużo, jak tego jest multum. Ja na przykład ostatnio zajrzałem do takiego filmiku, kuźwa, ćwierć miliona wyświetleń. Wystarczyło, że gościu wykorzystał autorytet. Co nie. Tam było z 10% jego faktycznie doświadczeń, jakiejś takiej prawdy, a reszta to po prostu, no nie, no kurwa, taka dywagacja. I to też gościu jest niewinny. Nie, a tak jego umysł tak podryfował. Trzeba odłączyć ten umysł. Trzeba przyjąć, że nie wiesz wszystkiego. Czaisz? No. Może za długi wstęp, ale po prostu ja to będę często powtarzał. I naprawdę, powiem tak obiektywnie o sobie. Ja bym, to tak trochę kiepsko zabrzmi, ja bym tak daleko nie zaszedł, jakbym kuźwa włączał ten umysł. Wyłączyć trzeba umysł, wyłączyć to analizowanie. Zwłaszcza po powrocie, przyjąć kwestię jaka jest. Doświadczyłem tyle, widziałem tyle. Koniec tematu, utrwali sobie ten obraz tego doświadczenia OBE i w jak największej ilości szczegółów zamknąć, zapamiętać i tyle. I powiem, następny puzzle, następna kartka, aż ci się wszystko poukłada,
No nie wszystko, trzeba się z tym też pogodzić, że no nie wszystko, nie będziemy wiedzieć wszystkiego, jesteśmy tylko ludźmi. Niektóre rzeczy są dla nas niezrozumiałe. I dzisiaj właśnie opowiem o takich rzeczach i może dlatego taki dłuższy wstęp na ten temat. Także kuźwa, po prostu uszanujcie, jak czegoś nie rozumiecie, to na siłę nie próbujcie tego rozkminić, bo tylko to odbije się na waszym zdrowiu psychicznym, będziecie mieć kuźwa depresję. Ile ludzi sobie dośpiewało, że kuźwa, ja nawet tych rzeczy nie chcę powtórzyć, nie? Ale to krąży w internecie, że ten był, nie powtórzę, ale wiecie o co chodzi, nie? Że nas jakaś wyższa energia, jakaś wyższa forma życia, istoty nieorganiczne wykorzystują nas, nie wykorzystują, to jest wszystko współpraca, to jest wszystko potem dla nas, ta cała energia z nas. Ten lusz, który i tak byś długo nie przytrzymał, jeżeli jesteś producentem luszu i go wytworzysz określoną ilość, to i tak go nie przytrzymasz, bo ci ciało nie wytrzyma, bo będziesz czuł ucisk na sercu, bo będziesz czuł dyskomfort, nie będziesz tak, że będziesz pływał kuźwa w tym luszu, nie. On jest cały czas na bieżąco, jeżeli go wyprodukujesz, tej pewna ilość luszu zostanie wyprodukowana przez ciebie, to on jest odpompowywany tam, gdzie powinien. Ale to jest twoja energia, nikt ci tego nie kradnie, nie wkręcaj sobie, że jakaś super energia to zasysa, kuźwa, jak nie wiem, jak jakiś koktajl. No bo to bardzo łatwo sobie dośpiewać, nie? Są tworzone z tego plany przede wszystkim wyższe, ale też takie jak nasz, na którym dusza ludzka zdobywa doświadczenia. Doświadczenia. To jest koło zamknięte. To jest wszystko jak cyrkulacja energii. Tego nikt nam nie zabiera. Nie bójcie się. No. Ja na przykład ostatnio miałem właśnie takie doświadczenia. Patrzcie, tyle lat wychodzę, nie? I mam, zaraz wam opowiem takie doświadczenia, w których no ciekawość aż zżera od środka i ja sobie nie dośpiewywuję, ale jestem pewien, już turyści przyjeżdżają turyści przyjeżdżają do lasu, żeby las zasrać, nie? Ale jestem pewien, że dużo ludzi sobie dośpiewa albo będą się pytać, będą mnie męczyć pytaniami, a co, a jak, dlaczego. Dobra, Sugier, opowiadaj dosyć tego wstępu. Opowieść, doświadczenie tak z Lucyferem, będzie tak, opowieść o Lucyferze, opowieść o Merkurym, no i kilka takich smaczków właśnie, które wcześniej wiele razy widziałem, niekiedy nie mówiłem, bo czułem, że jeszcze moi słuchacze no nie są gotowi, ale teraz właśnie czuję, że są jednak gotowi. No. Co tam jeszcze? No, chciałem was serdecznie pozdrowić i podziękować za to, że rozumiecie, że zaczynacie to rozumieć. I też mam taką świadomość, że po prostu ludzie nie tylko mnie oglądają z ciekawości i też dla informacji, co tam się dzieje, nie? Ufają mi. Ale też wiem, że dużo ludzi ma właśnie podobne doświadczenia i ja działam jako taki wzmacniacz. Nie lubię sobie mówić, ale takie coś jest, że o, właśnie, nie tylko ja tego doświadczam, ale i on i głośno o tym mówi. Nie? No właśnie. I wtedy jesteśmy w kupie i wtedy jest siła, nie? Jest siła przebicia. Ja ostatnio zachodziłem w głowę, dlaczego ten ostatni filmik, nie? Tyle nagle, gwałtownie zdobył wyświetleń. To nie jest tak, że ja tam kuźwa nagrywam dla tych wyświetleń, czy tam subskrypcji, czy tych kuźwa lajków. Nie dla statystyki. Owszem, ja chcę dotrzeć do ludzi. Bardzo chcę. Naprawdę, na 40 prawie milionowy naród, to ja się czuję, że ja w ogóle nie dotarłem. Do namiastki, do ludzi, ale którzy już tam gdzieś tam coś doświadczyli, on sobie wpisze w Google, obę, nie, na mnie trafi, albo jakoś przez przypadek jeden drugiemu powie. Ale naprawdę, ja nie jestem spełniony do końca, nie mam takiej pełnej satysfakcji, że o kuźwa, ale dotarłem do Polaków chociaż, nie?
No ale zachodziłem w głowę, dlaczego ten ostatni filmik tak zdobył tyle wyświetleń. Dlaczego tak, no można powiedzieć, dotarł do ludzi. No przecież ja miałem go usunąć. Ja miałem go wywalić, ja w ogóle z niego nie byłem zadowolony. No i nie wiem dlaczego. A na przykład filmik, który naprawdę sobie cenię, no też nie, no nie łanie tak sobie mówić, o ten osakrum, nie? Ani razu nie przekląłem, tak się starałem, tak się kuźwa otworzyłem, myślałem, że wybuchnę. A to kurwa najmniej ma wyświetleń. No nie dotarł, no nie dotarł, zwłaszcza do tych księży chciałem dotrzeć, do tych zakoni chciałem dotrzeć. Dobra, Sugierek, staraj się jak możesz. Opowiedz swoje doświadczenia, czyli tak, Lucyfer, Merkury i takie smaczki fajne, nie? Kilka, bo te ludzi najbardziej interesuje takie smaczki, potem mają takie znaki zapytania, tak nad głową, taki wielki znak zapytania, jeden, drugi, trzeci. Nie mogę wytrzymać z tymi znakami zapytania. I tak, zamiast tej energii ciekawości wykorzystać te znaki zapytania do eksploracji drugiego świata, do wyjścia. Nie, tam męczy Sugierka, ale jak, ale co, ale po co, kuźwa? No, a ja mówię ci, kuźwa, nie wiem. Nie wiem, musicie polubić to słowo. Nie wiem, przyjąć, że nie wiesz i tyle, nie? No to co, o Lucyferze? Lucyferze. Tak, Sugier, kuźwa, o Lucyferze, o wampirach, o demonach, bo to też super. Ludzi, nie wiem. To nie to, że kręci, tylko ludzie się boją i tego, co się ludzie boją, podświadomie chcą się ustrzec. I myślę, że jak zdobędą dużo informacji na ten temat, to się ustrzegą, nie? To tak to działa. No to ja wam powiem takie, no nie wiem, czy rozczarowanie, ale taką, wiecie, znacie mnie, nie? Ja jestem taki chłop szczery. Siądź, kuźwa, siądź. Gdzie? Zaczynam gadać coś, jakiś temacik, który ociera się o otchłań już, kuźwa, komary? Nie odpuszczacie? A ja jestem przygotowany, tylko nie mogę robić reklamy, także ryja wysunę, spsikam sobie, nie, i zaraz będę opowiadał. Ale zobaczcie, zacząłem coś gadać na ten temat, nie? Już, już się dzieje, już się dzieje. Kurwa. Dobra, spsikany. Będzie tak jak w Akademii Policyjnej. Taki film, nie? Akademia Policyjna. Gościu wziął... Fajny stary film, nie? Gościu wziął sobie dezodorant, psika i... Jeszcze do ryja. Dobra. To tak. Dowiedziałem się, że Lucyfer to w ogóle nie jest szatan. To są dwie odrębne istoty. Poza tym, Lucyfer... No nie wiem, jak to zabrzmi. Też nie chcę być jakoś tam... A zresztą mam to gdzieś. O, mam to gdzieś. Lucyfera odebrałem jako istotę neutralną. Nie miał rogów, nie miał kopyt, nie miał ogona. Owszem, był, można powiedzieć, czarno-biały, bo nawet miał biel w sobie. Dużo miał grafitu, dużo miał czerni, szarości różnej. Był naprawdę bardzo, bardzo wyraźny. Widziałem go, tak jak ja byłem na takiej troszeczkę platformie, on był ciutkę niżej. Krótkie włosy. No dobra, to najpierw konstytucja taka ciała niefizycznego. Smukły, ale nie to, że strzelisty. Szczupły, buzia pociągła, ale nie jak u kobyły, normalna. Twarz, pierwsze wrażenie to żołnierz. Żołnierz miał ten ident anielski, ident boski, harmonijna, ładna twarz, nie to, że jakiś brzydki. Krótkie włosy. Ale wiecie, co było najważniejsze w jego idencie? To, że w środku niego ja czułem światło. I to białe, srebrne, takie zmatowione. Owszem, było przytłumione wewnątrz, przebijało przez niego, przez... Patrzcie, kuźwa, że... Patrzcie, widzicie moje ubranie? Widzicie, o takie... Układane, na przykład o taki przykład, układa się tak materiał, nie? To wyobraźcie sobie, że tak, tutaj miał na tych koniuszkach przebijające się światło. Tutaj ciemne, albo ciemny grafit, czerń. Nie był kolorowy, nie.
Był wszystkie istoty, które są związane z otchłanią, widzę w kolorach właśnie czarno-białych. Ale to są różna paleta tej odcieni. Szarość taka, grafit taki, czarny. Nie jest tylko czarny, nie? Jest czarny mocny, jest czarny głęboki, jest czarny przenikliwy, czarny płaski, czarny zamszowy, różne są czarne nawet. Nawet czarnych jest dużo, nie? To są te kolory. Ale jest też mnogość, nie dość, że czarno-biały, to jest tych kolorów mnogość. Bo są jakby rozcieńczone, nie? W bieli. On w środku ma światło, ja to czułem. I to światło przebijało przez takie fragmenty. Końcówki był wciul wyraźny. Przypominał żołnierza. Żołnierza i to takiego komandosa. A najważniejsze, co mi utkwiło w głowie, on mi cały czas przekazywał taktyk wojenny. Zajebisty wojenny taktyk. On się chwalił, że... Chwalił to złe słowo. On mi pokazywał, że bardzo dobrze się zna na wojnie, na taktyce, na strategii wojennej. Dawał mi do zrozumienia, że wystarczy, że on będzie miał 100 żołnierzy, on rozpierdzieli 10 tysięcy. Tak rozkmini to wszystko. No tak mi pokazywał. Nie miał rogów, nie miał kopyt, nie miał ogona. Ale... No i to jest Lucyfer, nie? Także szatan i Lucyfer to jest, no, moim zdaniem co innego. Co jeszcze o nim? Jaki miał wyraz twarzy? Generalnie bez emocji, ale lekko się przebijał smutek. Smutek, taka nostalgia. Takie melancholijne zawieszenie. Takie, on mówi mi, bo mi mówił. No bo wyczuł mój sygnał, że no chcę go zbadać. Gdzieś tam mój sygnał popłynął. Nie? O. Tyle, pełen obraz. I to wszystko. I tyle. I z radnych tam znak zapytania się zapalił. No to trudno, no. Po prostu dalej mówię, nie wiem. Ale dobra. Przerwa na kawusie. Sobie naleję kawusie. Staram się zawsze tak nagrywać, żeby nie robić, wiecie, cięć. Staram się też tak nagrywać, żeby potem nic nie kasować, nie wycinać. Bo po prostu nie bardzo to ogarniam. No nie ogarniam te programy. Zaraz będę opowiadał o Merkury. Teraz muszę się jakby wyciszyć, zresetować tamte wspomnienie. Bo przed chwilą wszedłem w wspomnienie, nie? Człowiek wchodzi we wspomnienie, to na nowo przeżywa. Teraz posłuchaj się całkowicie zresetować, wyczyścić umysł i przekazać o Merkury. To tak. Najpierw wysłałem sygnał. Sygnał wysyłałem kilka dni, bo chciałem dowiedzieć się więcej o swojej ostatniej inkarnacji. Ostatniej. No po prostu, wiecie, no trochę tak kaszana wstyd, że kuźwa człowiek za mało wie. Ja ostatnią inkarnację widziałem w kolejce za sobą. Jak wyjdziecie z ciała, zdarzy wam się taka sytuacja, że spotkacie lustro. Nie zawsze, nie od razu. Możecie nic nie zobaczyć. Możecie zobaczyć siebie jako jedna istota i w ogóle nie będzie podobna do was z tego świata. Ale może być tak, jak poprosicie, będzie to wasza intencja, że wam odsłonią z tyłu. Ja miałem tak wiele razy. A potem już bez intencji zaglądam, co tam, kto tam stoi z tyłu, nie? Te istoty z tyłu. Na odpowiednim planie, w lustrze astralnym. To jesteście wy, to są wasze części, to są wasze aspekty, to są wasze inkarnacje. Ja często go właśnie nie spotykam. To była jedna z nielicznych istot z tyłu mnie, która była albo bokiem, albo się odwracał i taki...
niezadowolony, smutny, taki kuźwa, nieusatysfakcjonowany, nieszczęśliwy, ale nie to, że tam w rozpaczy. Z niego przebija ident i nie ident, no ident, cecha, taka wibracja, która też mam świadomość, że przeze mnie też u mnie się często pojawia, to jest kompleks niedocenionego bohatera. Kompleks niedocenionego bohatera. Chciałem to zbadać, nie? Raz, żeby się z tego wyzwolić, dwa, żeby no więcej się po prostu dowiedzieć. I słuchajcie, cisnąłem, kuźwa, skupiałem, sygnał zajebisty, a i tak pokazali mi co innego. Tak właśnie jest i to też często, i to też trzeba uszanować, że na przykład walczysz o OB, bo chcesz się dowiedzieć takiej informacji, tak jesteś nastawiony, nie, czujesz, że to jest ta intencja, to jest ta twoja potrzeba gdzieś wewnętrzna, żeby się dowiedzieć na ten temat, a potem jest jednak nie. Wyższe ja stwierdziło, że pod tą intencją, którą ty ukrywasz, którą ty wyrażasz świadomym umysłem tutaj ludzkim, jest jeszcze głębsza. Jak to głębsze poznasz, to ci się więcej od razu otworzy, będziesz więcej wiedział. No i tak było tym razem. Ja wysyłałem sygnał, żeby się dowiedzieć na temat ostatniej inkarnacji, a dowiedziałem się na temat Merkurego. O Jezu, ale powiem wam tak szczerze, bardzo trudno jest mówić o sobie. Ja już tam wcześniej mówiłem, no ja muszę taki wstęp zrobić, wiecie, bo łatwo być też ocenionym jako taki, no dobrze, sugeruję, miej to po prostu daleko gdzieś, mów ludziom jak tam, no nie ma problemu, tylko to nie ma nic wspólnego z tym, z czymś takim, tak jak tutaj w świecie fizycznym, że staniesz przed lustrem w świecie fizycznym i wow, jaki kuźwa, jestem zajebisty, jaki o, nie, nie, po prostu badasz, tam jak widzisz istotę, siebie, swoją inną inkarnację, swój jakiś inny aspekt, super aspekt, aspekt boski, to nie jest tak, że o, jaki jestem zajebisty, nie, ty jesteś jeszcze taki, że badasz go, jesteś się odrębną, tą samą, ale jednocześnie odrębną osobowością, odrębną jaźnią to samo, ale osobowość, istotą, o, tego słowa mi brakowało, jesteście odrębną istotą, razem, ale odrębnie. To jest zajebiście ciekawe i dlatego no powiem wam, że to łatwo w sumie mówić o tym, no kuźwa, ale zajebiście było. Powiem wam tak, bo chcę w najdrobniejszych szczegółach. Najpierw jak tam się dostałem, użyłem swojej dawnej metody, metoda, technika i ona jest zajebista, jeżeli chcesz się wybić na głębokofazę w momencie, kiedy ciało zasypia. Najlepiej obować nad ranem, nie? Po 4-5 godzinach snu. Troszeczkę się tam rozbudzić, nie za dużo, nie za mało ten umysł, tak żeby otrzeźwiał i albo szybko w kimono, albo się skupiać, relaksować. Najlepiej rozbudzić się i szybko w kimono i powinieneś z automatu przesunąć fazę. No teraz jest tak, że ja to wystarczy, że mam taką intencję. Wychodzi tak spontanicznie, no bo po tylu latach to już się po prostu człowiek automatycznie rozbudza. Wychodzi samo, nie? Ale tutaj miałem inaczej. Ja chciałem przesunąć fazę w momencie, kiedy zasypiam, czyli tam godzina 24, załóżmy 23-24, kiedy jest najtrudniej opuścić ciało. Ja to często powtarzam, ktoś powie, no jak, przecież ciało zasypia, ale umysł masz zmęczony, układ nerwowy nie jest zregenerowany i bardzo łatwo o rozproszenie, o odpłynięcie. Turystyka się zaczyna, nie? Bardzo łatwo rozproszenie, odpłynięcie, utraty świadomości, nie? A z rana jesteś już wypoczęty. No ale chciałem i ta technika właśnie koncentracja, przyśnięcie. Moja stara metoda, zajebista. Zajebista. Robisz tak, że po prostu... oczywiście zrelaksowany, leżysz sobie, oczy są zamknięte. Ja w tej chwili będę mówił z otwartymi oczami, ale wyobraź sobie, że są zamknięte. Oczy są zamknięte i tak, koncentracja, 20-30 cm
W tej ciemności pod powiekami skupiasz się na jakieś 3 sekundy. Ale tak łagodnie, nie to, że tam za mocno, nie. To nie jest to neuroprzesunięcie, też taka moja technika, tylko koncentracja przyśnięcia. Skupiasz się łagodnie, oby stanem łagodnym, oby nigdy nie wymusisz. Do oby musisz się poddać, oddać. Skupiasz się. A potem nagle fight, rozluźniasz się. Znowu na 3 sekundy. A potem znowu skupiasz się. Potem znowu się rozluźniasz. Skupiasz się 3 sekundy, potem się rozluźniasz, ale tylko też na 3 sekundy. I tak po kilkunastu ruchach wchodzi ci taki rytm. I na tym rytmie, na tej fali przesuwasz fazę. I ona przechodzi coraz głębiej, ta fala. Ta fala porywa twoją świadomość, twoje skupienie. I nagle wstrzeliwujesz się na głęboką fazę. I masz te 3 sekundy, ale 3 sekundy w obę to jest niekiedy wieczność. Czajcie? Ja to opisywałem chyba w książce Miłość i Wolność poza ciałem, ale też w którymś filmiku. Prosta metoda. Prosta metoda, a jakże owocna, nie? Obę to jest bardzo łagodny, subtelny, finezyjny stan. Jego nie można na chama wymusić. Ty masz się mu oddać. W obę najważniejszy jest relaks. Relaks i skupienie. Ale to skupienie, patrzcie, gałki, mięśnie gałek ocznych, oczy są zawieszone na mięśniach, nie? I one odpowiadają na ruchy gałek ocznych i akomodację też. Tam są też mięśnie do akomodacji, czyli do skupienia wzroku. Skupiasz wzrok 20-30 cm od siebie w tej ciemności. Nie świdrujesz, tylko łagodnie. 3 sekundy, a potem rozluźnienie. Ale rozluźnienie to ma być takie fight, taki chillout, taki oh, z wydechem. Też łagodne wszystko. I nie starać się. Jak się starasz, jak się napinasz, to ci nic nie wyjdzie. Nic ci nie wyjdzie, albo na przykład weź tylko na chwilę i odskoczysz i będzie tylko frustracja, że o, nie wyszło, nie? I właśnie taką metodą, koncentracja, przyśnięcie, wybiłem się na chwilę, na tak od razu kosmos. Od razu mnie w kosmos wywaliło, nie? I co zobaczyłem? Zobaczyłem, usłyszałem. Wszystko naraz chcę powiedzieć, cały obraz. Czuję, że właśnie chcę cały obraz namalować naraz, tak wam dać, tak. Bo to było właśnie naraz. Zobaczyłem siebie jako Merkurego. Tylko nie takiego jak, no właśnie. W życiu bym go w ten sposób nie widział. Nigdzie w internecie, nigdzie w Google'ach, nigdzie w żadnych podaniach. Nie widziałem czegoś takiego. On był w kombinezonie zbroi. To było połączenie kombinezonu ze zbroją. Myślałem, że będzie ze srebra, ze złota, kuźwa, z jakichś tam światła, nie. Podstawowym kolorem był niebieski. I to też nie taki nie błękitny niebieski, ani tam granatowo niebieski, tylko po prostu niebieski. Ale jaką miał zajebistą zbroję. To było zbrojo kombinezon. Kask po prostu miał skrzydełka, ten kask. Tylko te skrzydełka nie były jakieś takie długie, jak z piór, nie. Z blachy, po prostu z metalu. Tak, cyk, gwałtowne ucięcie, taki... Wyobraźcie sobie, to się nazywa rąb taki. I raz, dwa oddzielenia, żeby były tylko trzy elementy skrzydła. Po jednej stronie i to samo po drugiej stronie. Krótkie, tak o dotąd. Skrzydełka takie. Kask to miał po prostu, kuźwa, jak ja sobie teraz myślę, jak ja bym chciał mieć taki chociaż kask. Zbroję też bym chciał. To była zbroja kombinezon, nie? Kask, no, wpiszcie sobie w Google hełm spartański,
hełm spartański, albo sobie przypomnijcie film ten Troja. Achilles podobny miał kask, tylko bez tego irokeza. Chyba tam w tym filmie był irokez, czy nie wiem. No, nie miał irokeza. Merkury nie miał irokeza. Kask, tylko że tak. Tutaj miał takie jakby serduszko. Na policzkach też ochraniacze, ale usta odsłonięte, tak żeby było widać wyraźnie usta i oczy. O takie o, serduszko, cyk. I tutaj ochraniacze. I tutaj po prostu hełm. Żadnych jakichś nie wiadomo jakich udziwnień. I te skrzydełka, hełm. Taki nie za krótki, nie za długi. Także widać, że jak odchylił głowę, żeby mu nie przeszkadzał, ale to jest dosyć dobrze chronił kark. Jaki miał kurwa zajebisty ten hełm. A czekajcie, najpierw wam opowiem o tej zbroi, bo to mnie najbardziej kręci. Zajebisty napierstnik. Z takiego elementu. Po prostu jeden element na jedną pierś, drugi element na drugą pierś, ale taki ładny. I ochraniacze na barki. Coś takiego... Kuźwa. Weźcie sobie, wpiszcie... No troszeczkę jak zbroja Ironmana. I tam taka gierka była, ale to też niepodobne. Mass Effect, taka stara gierka. To nie były takie jak u husara, że na przykład husarzy mieli tam z kilku takich blach na ochraniacze na barki. Tam było chyba z 5 takich blach, nie, Merkury to 2 tylko takie. I takie jabłka fajne. Zajebista taka ochrona, wszystko tutaj. Teraz powiem, co było na piersi, na tym napierstniku. Ochraniacze na przedramiona, ochraniacze na ramiona, ochraniacze na uda, na golenie, na krocze, wszystko. Czajcie? Był w zbroi, on nie był w jakimś w szacie, czy jakimś takim kapelusiku. Taki, wiecie, taki jak góralski, jak nieraz przedstawiał w goglach, że taki podobny do góralskiego i takie skrzydełka. Wiecie, to może jakiś tam... Dobra, no po prostu widziałem go inaczej niż gdziekolwiek bym go zobaczył. No, bo nie ukrywam, szukałem, patrzyłem, czytałem. Interesuje mnie ten aspekt. Wszystko kolory. Podstawowym kolorem 80% to był niebieski. Piękny taki niebieski. I teraz jak sobie patrzę na to swoją Yamahę, bo ona ma tam bak ma taki niebieski. Miałem go przemalowywać na czarny, żeby się nie rzucać w oczy. Pierdziele, zostają właśnie taki niebieski. Zajebisty ten niebieski, kuźma. Na drugie miejsce był biały, było też tam gdzieniegdzie trochę złotego, ale to troszeczkę gdzieś tam, jakieś tam złącza, jakieś takie. Ale to nie był jakiś bajerancki, wiecie, że to pierwszy rzut oka, to co mi się skojarzyło, to był jakby kombinezon zbroja do zadań specjalnych. On jakby stworzony do jakichś specjalnych zadań. Ale najważniejszego jeszcze nie powiedziałem, nie? Odnośnie zbroi, nie? Potem jeszcze powiem, jak go odczułem. Żebym nie zapomniał. Jego osobowość, jego spojrzenie, jego ident, nie? On w napierstniku, tutaj gdzie jest serce, miał kryształ. Taki zajebisty, kurwa, kryształ. Czerwony. No czerwony, no. Taki rubin, ale nie w kształcie serca, tylko takie łzy odwróconej. Kryształ. Zajebisty, kurwa. No i teraz coś wam powiem. Zrodziło się od razu wiele znaków zapytania w mojej głowie, ale ja to tam sobie wygasiłem właśnie na tej zasadzie, że zapamiętałem, przyswoiłem i tyle. On był, teraz słuchajcie, on był na smycz. Normalnie na linie stalowej. Przepasana lina stalowa przez pierś, na niej kłódka i potem od tej liny lina w górę do istoty, która mi mówiła. I to była stokrotka. O niej to się zawsze człowiek najwięcej dowie. Wiecie, jak to kobita, kobiety dużo gadają. No kuźwa, sugira, ty nie gadasz teraz. No gadasz, kuźwa, jak najęty. Ale ja na co dzień taki nie jestem. Kto mnie zna, to wie, że kuźwa, ja to taki trochę nawet ćwokowany jestem. Ciężko za mnie coś wydobyć.
Trzymała go normalnie na takiej linie stalowej. Lina taka grubości palca. Nie? Tam u góry. A on taki zadowolony. Ale ona taka luźna, ta lina była. To nie to, że był na uwięzi. Nie. Nie miał żadnych kajdan, że gdzieś był przykuty. Nie. Na takiej smyczy. To przypominało smycz. Żeby se krzywdy nie zrobił. No po prostu trzymała go na smyczy. I mi mówiła. Zaraz wam powiem, co opowiedziała. Albo od razu powiem, bo mi wyleci z głowy. Pierwsze słowa były, jak się wbiłem na tą fazę, to były tak. Może niedosłowne, ale taki mniej więcej był przekaz. Przyjrzyj mu się, on nie jest świadomy, jest jak w bańce, ty go widzisz, on ciebie nie. Tak samo jest z tymi istotami, które z tyłu badam. Te moje aspekty, te moje te inkarnacje, nie? Możesz się po nich podsunąć? One się zachowują jak w bańce jakiejś takiej, przeźroczystym akwarium, że ty ich widzisz, jak lustro weneckie. Ty ich widzisz? Tacy wyraźni, tacy kuźwa, no ty, po prostu to jesteś ty, masz ochotę się do nich przytulić, a jednocześnie oni ciebie nie czują. Nie ma kanału tego. Kanał zamknięty, nie? Kanał jest którędy indziej, nie? Od tyłu, nie wiem, kuźwa. No i mi powiedziała, żebym się przyjrzał. I to było coś takiego. Ja to właśnie muszę powiedzieć, chciałem powiedzieć jeszcze na wstępie. Jak ktoś mnie nie zna, a na przykład zna mnie z reala dobrze, to wie, że ja nigdy nie jestem punktualny. Ja jestem zawsze przed czasem. Ja jestem za 5, nieraz jestem za 10. Nigdy nie jestem punktualny, ale nigdy się nie spóźniam. Ja niektóre rzeczy wiem za wcześnie. Ja to już nieraz miałem dawane do zrozumienia, że za wcześnie. Za wcześnie. Miejcie świadomość, że wiecie dużo rzeczy jeszcze za wcześnie. Powiedziała mi stokrotka. No i że jest w tej bańce, że on jest świadomy, jest jak w bańce, jest. Przyjrzyj mu się. Potem tak, że dojrzewa, że nie jest jeszcze aktywny, że to jeszcze nie ta chwila, ale masz, obejrz. A teraz osobowość tego mnie w tej zbroi, w tym kombinezonie. No kurwa. Ja go miałem po prostu ochotę tak przytulić. Tak, no nie przybić pionę, tak przytulić się i czułem, że tak pochłonąć, wchłonąć, nie wiem, no kuźwa, jak to nazwać. Miałem takie doświadczenie, tam gdzieś opisuję, czy opowiadam, już nie pamiętam, czy ja to opisywałem, czy opowiadałem. Jak spotkałem siebie z XVI wieku, to był XVI wiek bodajże, na takim dziedzińcu. Jak tylko wyszedł, ja czułem, że on jeszcze nie wychodzi, ja już czułem, że się zbliża do ściany. Ludzi było multum na tym dziedzińcu. Nie, też napływali. Ale ja czułem, że on gdzieś się pojawia. On, ja. Z XVI wieku. Jak tylko wyszedł, ja pierdzielę, no ja, po prostu ja. No i co, żeśmy się tak pochwycili, żeśmy się tańczyli tylko. Ale jakie to było zajebiście piękne. Taka między tymi jaźniami i naszymi aspektami, to jest taka właśnie czysta miłość. No bo to jest jak syn, jak utracony brat, jak no to nie jest, to jest więcej niż ty, który tam, co tutaj widzisz, no możesz sobie w lustrze fizycznym siebie zobaczyć, ale to jest co innego, to jest tylko odbitka ciała fizycznego, nie? Jakaś tam osobowość przenika, przebija przez oczy, przez mimikę, nie? Ale tutaj to właśnie była taka. Tak właśnie było, jak ja go zobaczyłem, Boże, kurwa. No. No dobra, ale wam powiem tak z ciekawości, jak to sugier odbierasz siebie? To też było takie fajne, nie? Jakie siebie? No dobra, no to powiem o tym po prostu na sraki sposób, nie? Pierwsza myśl, jaka mi się nasunęła, jak zobaczyłem jego osobowość, bo to przebija osobowość, to no nie wiem, czy to ładnie zabrzmi, bo to jednocześnie będę mówił o sobie, no ale ciul z tym, nie?
Tak jak gościu mówił mi, podpowiadał, weź wyłącz ten umysł, który ci cały czas gada, ten krytyk, bo to zanieczyszcza przekaz twój. Nie pierdziel tych wstawek, tylko wal prosto z mostu, jakbyś tam po prostu, nie to, że ludzi olewał, tylko olewał opinie, co tam będą o tobie myśleć. To pierwsza myśl, jaką poczułem, jak zobaczyłem tego mnie, Merkurego, w tej zbroi, to kurwa, jaki on jest sympatyczny. Jaki taki sympatyczny, taki normalny. I takie pół na pół mężczyzna, ale też chłopiec. Taki chłopaczek, taki, nie to, że dzieciak, ale no nastolatek. Taka połączenie energii, takiej żywotności, takiego nastolatka, takiego chłopca z facetem. No. I taka rtęć, taka żywa rtęć, takie srebro, takie... Nie to, że srebro, że był miał skórę srebrną, nie. I sobie, no po prostu morda moje, no oczy, przede wszystkim oczy, no. Teraz może mi trochę za bardzo gębę nalało, albo tak kamera ujmuje, nie? Ale no, ta ruchliwość, ta żywość, ta energia, to takie... Taka radość, taka szczęśliwość, taka. I tego się on jakby czekał, tak się palił do tego zadania, jakiegoś zadania, nie? No. Fajne spotkanie. Dobra, a teraz obiecałem, że jeszcze opowiem o takich smaczkach, nie? Bo to was też bardzo interesuje. Jakieś takie wydarzenia, że ło, i wtedy tych znaków zapytania, ło, nie, miałem wiele razy i właśnie, dlaczego ja o tym nie wspominałem, no, ale jak to się powtarza, a czego nie wspominałem, no nie wspominałem, no bo nie byliście na to gotowi, a teraz jesteście, teraz czuję, że właśnie jesteście, bo i dziękuję wam, że przyjmujecie te informacje, naprawdę tak. No wyobraźcie sobie, że o tych rzeczach mówię 5 lat temu. 5-10 lat temu. Owszem, pisałem książki. Przecież Miłość i Wolność pod Zasianem już jest dawno napisane, ale dzienniki Jessego, reportaże Świętego Piotra, nie, no to 10 lat. No też dawno. Różnie to było przyjęte, ale teraz jest spoko, to przyjmujecie. Ale takie informacje typu, to dawno temu nie byłyby tak przyjęte jak dzisiaj, dlatego spoko, czuję, że no, że mam dojrzałych słuchaczy, no dziękuję za to. No to co, Sugier, tam widziałeś? Co chciałbyś dopowiedzieć? Podczas tworzenia żniwiarzy widziałem uchylone okno, ale okno w sensie otwarta struktura na wyższą fazę, gdzie widziałem radę. I przypominało to radę bogów. Te same istoty widziałem podczas inspekcji. Te istoty się przechadzają coraz częściej na naszych planach i patrzą, co się dzieje. Ale jaka rada? Ale jacy bogowie? Sugier, co ty mówisz? Ja też się tego obawiałem, nie? No bo przecież jest napisane pierwsze przykazanie Boga Izraela. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Ja jestem Bogiem jedynym. Ja jestem Bogiem zazdrosnym. To jest nasz Bóg ludzkości, który jest najbliżej nam. Najpierw Panie im wytłumaczę. Znaczy wytłumaczę, no będę starał się wytłumaczyć, bo też w niektórych was coś takiego może być. We mnie to było. Też jest taka lęk, ale w pozytywnym znaczeniu taki lęk, respekt przed Bogiem. Bogiem ludzkości, nie? No bo skoro tak powiedział, no to trzeba to przykazanie trzeba przestrzegać, no. A tutaj będę mówił o jakiejś radzie bogów i innych bogach, no. No to zaraz, Sugier, no kuźwa, to z kim ty trzymasz w końcu? No, to, wiecie, taki dyskomfort człowiek czuje, nie? Dlatego zanim powiem więcej, chciałem wam powiedzieć, że nie ma najbliższego nam Boga. Najbliższego.
do tych z wyższych faz, z wyższych planów, ja powiem o tych planach, nie macie co w ogóle startować, bo ten sygnał nie dotrze. Tylko poprzez Boga ludzkości, a jeszcze wcześniej najlepiej przez Jego Syna. Pierwsza myśl to nie tylko była taka, że jak spotkałem jedna z pierwszych takich doświadczeń super, ultra wyraźnych z Bogiem ludzkości na planie, tym takim quasi, blisko, blisko, to nie tylko było to, że on, o Jezu, Panie, jaki Ty jesteś wyraźny. Jaki Ty jesteś wyraźny, po prostu wyraźny. Mówi się na Niego nawet Bóg prawdziwy. On jest wyraźniejszy niż ktokolwiek tutaj na świecie. A widzicie, już się znak zapytania zapala, jak wyraźniejszy, nie? Nawet umysł nie może sobie stworzyć czegoś, co jest wyraźniejsze niż tutaj. Wyraźniejszy niż tutaj. Taki podrasowany, taki wzmocniony. Wyraźny po prostu. Prawdziwy taki. Jakby to wszystko do tej pory to było takie iluzoryczne. Na ten świat fizyczny, taki iluzoryczny. A tu nagle spotykasz kogoś, kto jest poza tym światem i jest wyraźniejszy niż ten świat. To pierwsza myśl to nie była tylko taka, ale też taka, i teraz sobie siądźcie, no większość tam siedzi, siedzi. Ja poczułem nagle, że on był człowiekiem. Że on był człowiekiem, że doświadczał bycia istotą ludzką. I dlatego nas tak dobrze zna. Czajcie? I jest na tym planie takim najbliższym. I najlepiej do Niego. Do Niego, ale, a do Niego najlepiej przez Jezusa. Dobra, ale wrócę, jak tworzyli tego żniwiarza, widziałem otwartą fazę na daleką częstotliwość, gdzie widziałem tą radę i ta rada nadzorowała tworzenie żniwiarzy, bo to już jest wielu ich. No. I będzie tylko kuźwa. No można tak powiedzieć, ważenie dusz. Ja to miałem pokazane, że będzie ważona wibracja rdzenia. Będzie szarpany rdzeń, każdej istoty rdzeń, to co jest w tobie. Jak wydobywasz wibracje i ta wibracja w cudzym słowie będzie ważona. I ile waży, tyle dostaniesz. A jeżeli na przykład nic nie waży, albo no nie wiem, no to tam pójdzie. No nie będę ludzi straszył. Nie, nie ma co straszyć. Ja tam uważam, że bardzo dobrze będzie. Lepiej niż teraz. No to taki smaczek, po prostu wyżej widziałem. Wyżej widziałem. I no i te inspekcje nie chodzą, sprawdzają, jak tam, co tam się dzieje. Także to nie jest tak, że jest tylko jeden ostateczny plan Boga, tylko są plany jeszcze wyższe. I mało tego. W ostatnim filmiku chyba to opowiadałem na końcu, jak właśnie odwiedziła mnie taka istota w statku trójkątnym, piramidzie, i mi pokazywała plany. Jakie są plany, nie? Pokazała mi najpierw plan ludzki. O, to mi jest znane, to jest nudne. Nie. Zaprowadziła mnie na swój statek. Gościu, który... istota, która przede wszystkim interesuje się zbieraniem rot na temat wymiarów. Jakie są te wymiary, ile jest tych częstotliwości. Cały statek zawalony rotami. I teraz jak chcesz wchodzić w jakąś rotę, rota, czyli pakiet informacyjny, zespół skondensowanego przekazu, nie? Jak wchodzisz w ten przekaz, to normalnie, no to tak jakbyś tam był, jakbyś to czuł, jakbyś wchodził w taki sen świadomy, albo jakbyś nagle wskoczył do tego świata, no jesteś w tym świecie, masz ciało fizyczne, ale to jest na tej zasadzie, są przekazy, nie? Pokazał mi świat ludzki, no to świat ludzki wam jest znany, no przecież jesteśmy ludźmi, wiemy o co chodzi, nie? Jeden to odbiera jako, o wow, jeszcze tego nie poznałem, jeszcze to musiał zasmakować, o jeszcze tej i tej kobiety nie miałem, nie? Różne są, każdy ma różne cele, no. Ja odebrałem świat ludzki jako znany mi już na 100% i nudny. Potem mi pokazał plan, w którym ja byłem. Plan półbogów, pomostników, tych, którzy są między właśnie ludźmi a Bogiem, nie? O, ciekawe. Ciekawe i niepoznane do końca. Potem im pokazał właśnie plan Boga. Plan Boga ludzkości, no to tam zrozumiałem z połowę, może nie. Ale dużo rozumiałem. Dużo rozumiałem. A potem, i to najciekawsze, ja już myślałem, że to koniec, nie? Że to koniec, nie? A on mi sruł czwarty plan.
ponad, plan wyżej. I znowu pokazuje mi, tak jakbym na siłę mnie w niego wpycha, wtłacza. I tak się patrzy, czy ja zrozumiałem, nie? Ja tam zrozumiałem ze 25%, 75% nie zrozumiałem. Mało tego, potem jest na chama w piąty wymiar wsadził. Piąty wymiar, nie? A tam znowu ten taki algorytm, taki, no, taki, to było tak, można powiedzieć, no, ja nie jestem dobrym matematykiem, ale to była taka prawidłowość, że im na wyższy plan mnie wpychał, to ja coraz mniej rozumiałem. I teraz słuchajcie, te plany są policzone. Ja myślałem, że tam było już tam szósty, siódmy, coraz dalej mnie wpychał, nie? Że mi się, kurwa, będzie mnie wpychał na tym statku w nieskończoność, nie? Przecież tych planów pewnie jest nieskończoność. Nie, to się urwało przy dziesiątym bodajże, dziesięć, nie chcę też źle powiedzieć, ale na pewno nie było 12. Bo sobie myślałem, kuźwa, tak, 12 cyfr na tarczy, 12 apostołów, pewnie 12 taka magiczna cyfra, nie? Takie człowiek ma nawalone w tej głowie różnych takich kodów, nie? Nie, to się przy dziesiątym zatrzymało. Dziesiąty plan jakby do głowy nie daje, może 11, w sumie to nie jest aż tak istotne, ale one są policzone. To nie jest nieskończoność. Jest ten ostatni plan, ale jak on mi tam wepchnął, to ja tam nic nie zrozumiałem, nic w ogóle, no po prostu beton, totalny beton. A już we wcześniejszym, ósmym, siódmym, to już tak samo. Więc rozumiecie? No ja rozumiem. Bo nie da się tego przekazać, tylko można doświadczyć. Te poszczególne plany istnienia. Człowiek jest istotą boską. Z tego, co ta istota mi pokazała, to człowiek jest pierwszym. Plan ludzkości jest pierwszym planem boskości. Człowiek jest istotą ludzką. Ma zajebistą szansę, by się piąć dalej. Mało tego. Nie dość, że się pniesz, ewoluujesz, to ci też półbogowie, bogowie tak samo się rozwijają i ewoluują wyżej. I te plany są policzone, to jest zamknięta cyfra. Czujcie? No chyba wam dobrze to wszystko wytłumaczyłem. Czy coś bym chciał dodać? Te istoty, które przychodziły podczas inspekcji, te inspekcje często widuję. Te istoty, które widziałem właśnie na dalekiej fazie podczas tworzenia żniwiarzy, to są jeszcze z wyższych planów. To jest wszystko już zaplanowane. To jest misterna robota. Koniec!